Cześć, jestem Sal Khan z Khan Academy. Mój numer ubezpieczenia społecznego to 857-325-5567. Wcale nie. Nie podałbym wam mojego numeru ubezpieczenia, bo należy on do moich danych osobowych. Jest powód, dla którego warto trzymać te dane dla siebie, a przynajmniej ograniczać liczbę osób mających do nich dostęp. Bo ktoś, kto ma dostęp do tych danych, może naruszyć waszą prywatność, ujawnić, gdzie mieszkacie, namierzyć was, rozgłosić, co robicie, gdy powinniście pracować, jakie strony www odwiedzacie. Co gorsza, ktoś mógłby ukraść waszą tożsamość, wyczyścić wasze konto, wziąć kredyt na wasze nazwisko lub wykorzystać waszą tożsamość w inny sposób, co przysporzy wam kłopotów lub będzie was dużo kosztowało. Jeśli więc jakiś serwis w internecie czy gdzie indziej żąda podania np. numeru ubezpieczenia społecznego albo waszej daty urodzenia, adresu e-mail czy numeru telefonu, zapytajcie o przyczynę. Czasami serwisy naprawdę potrzebują tych danych, ale często powiedziałbym, że w większości przypadków takiej potrzeby nie ma. Zadajcie więc sobie pytanie, co zrobią z danymi. Jeśli wolicie nie przekazywać tych informacji, pomyślcie, czy naprawdę potrzebujecie tej usługi. Traktujcie swoje dane poważnie. Niestety internetowi złoczyńcy wymyślają nowe sposoby wyłudzania danych osobowych, takich jak numer ubezpieczenia społecznego, danych biometrycznych czy nazwiska oraz innych danych, takich jak data urodzenia, adres e-mail czy numer telefonu, które można poskładać i robić nielegalne rzeczy z waszą tożsamością. Bądźcie więc bardzo ostrożni.